Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym vlogu na naszym kanale. I jak widzicie, ja wstałam, wykąpałam się i czas się ogarnąć. I ostatnio widziałam tutaj pewne komentarze odnośnie Dysona, czy trochę wam o nim opowiem, czy mi się sprawdza, czy mi się nie sprawdza i tak dalej. I ogólnie ja muszę przyznać, że naprawdę Dyson jest cudownym sprzętem, jeżeli chodzi o suszarkę. Ja już swoją miałam na tyle starą, że ona po prostu, mam wrażenie, że budziła wszystkich sąsiadów dookoła, ale wiem, że to nie kwestia tego, że to jest akurat Dyson i że on jest cichszy, bo mogłam po prostu kupić nowszą suszarkę. Natomiast naprawdę tutaj, nawet jeżeli gadałam z moim fryzjerem, to warto zainwestować, jeżeli chcecie tak bardziej zadbać o te włosy. Suszarka Dysona polega na tym, że suszy włosy w dużo niższej temperaturze niż każda inna. I oczywiście je stylizuje, co pozwala nam nie używać już jakichś tam lokówek, prostownic i tak dalej. Ja właśnie z myślą o tym też ją chciałam, bo ja niestety z prostownicą i z lokówką bardzo się lubię, więc chciałam sobie to czymś zastąpić. Niestety ja też mam włosy naturalnie proste, jak możecie zauważyć, przez to mi loki na ten moment nie trzymają się za długo, jeżeli zrobię je Dysonem. Niedługo ja idę na odświeżenie kolorku do mojego fryzjera, dlatego na pewno tutaj też się poradzę jego, żeby mi troszeczkę podpowiedział, co mogę robić lepiej, czego mogę używać, żeby jednak z tym Dysonem te loki się trzymały dłużej. Na ten moment najczęściej suszę włosy po prostu na prosto, wygładzam je sobie, żeby już nie używać prostownicy. Woke up, hopped out of bed feeling great. Felt refreshed as the shower water hit my face. Headed to the kitchen and I'm about to get a plate. Chest up, shoulders back, yeah, I'm walking straight. I najbardziej kocham to w Dysonie na ten moment, że kwestia robienia włosów to jest, nie wiem, 5 minut, gdzie zawsze jednak, wiecie, tą suszarką machacie tyle czasu, żeby one się wysuszyły. Później coś tam z prostownicą czy coś trzeba kombinować, a tutaj naprawdę to są 3 minuty, 5 minut i włoski są zrobione. Tak jak mówiłam, dzisiaj mamy proste. Troszkę odbite u nasadę, wygładzone, żeby tutaj nic nigdzie nie odstawało i zajęło mi to dosłownie chwilę. Dlatego ja z tym sprzętem naprawdę się pokochałam. Dzisiaj na śniadanko wlatuje owsianka. Bardzo dawno tego nie jedliśmy i ja zawsze owsiankę robię z budyniem waniliowym. Lubię taki posmak w niej wanilii. Będą banany, będą borówki. Kupiłam masło orzechowe w Biedronce. Poproszę cię od jakiegoś czasu, żebyś pojechał mi do tego SD. KFD. Mamy masło orzechowe. Ale niedobre, tam to ma te crunchy jest. I one jest takie zbite mocno. Nie lubię bardzo. A to jest fit? Tak, to jest bez dodatku cukru i chyba mój Piotruś zawsze kupuje w Biedronce. Aha. Właśnie to, dlatego stwierdziłam, że dobra, biorę, jak bo się nie doczekam, jak ty mi kupisz. Jak Piotruś kupuje, to musi być dobre. No właśnie nie wiem, czy to jest na pewno co, ale tak mi się wydaje. Także robimy śniadanko. Time to chill, time to chill. Call a couple real ones, light up the grill. We can just slide, meet me outside. We can kick back with good tunes and good vibes. Was rok czasu. Mi zawsze to smakuje pierwszy tydzień, bo robimy różne kombinacje, a później już nie chcesz jeść. Już tego nie chcemy jeść, ale wygląda to obłędnie. Tak, owsianki właśnie bardzo ładnie wyglądają, ale ja na przykład lubię jeszcze granole z jogurtem naturalnym i do tego owoce. Więc też jest taka druga kombinacja, którą ja bardzo lubię, za którą Michael nie przepada. Ale raz na jakiś czas, jak codziennie jemy jajka, to można zjeść coś innego. I jeszcze nie zdążyłam wam powiedzieć odnośnie mojego treningu pierwszego boksu. Powiem wam, że naprawdę było bardzo fajnie. Co prawda później przez ile? 4-5 dni nie mogłam się ruszać kompletnie. Bolały mnie te łydki, bolały mnie ręce. Wszystko mnie bolało, a na samym treningu już po rozgrzewce płakałam, że mam dość. Także naprawdę było ciężko, ale było bardzo fajnie i już się nie mogę doczekać kolejnego, także mam nadzieję, że jednak tutaj będę systematyczna i będę chodziła. Chłopak, który mnie tam prowadzi, jest bardzo fajny, dogadujemy się, także też to na duży plus, bo to, wiecie, będzie taka motywacja, żeby rzeczywiście tam chodzić, skoro mi się wszystko podoba. A tutaj mój chłopak, ze względu na to, że zaczął również MMA, to obiecałam ci, że na zajączka dostaniesz ode mnie prezent. Rękawice nowe, tak? I ostatnio, jak byliśmy po moje rękawice, Michael był taki smutny, że on ma jakieś stare już kilkuletnie. Właśnie to są takie rękawice, pierwsze lepsze złapałem i najtańsze tak naprawdę. I one są bardziej do tajskiego boksu niżeli do MMA, no nie? Bo są takie większe rękawice. Także ze względu na to, że zaraz zajączek, możesz sobie wybrać, ja płacę,
Będziesz miał prezent, żeby też mieć fajną motywację tutaj, żeby chodzić, trenować. Dziękuję. Także tak, czy chcesz przez internet, czy chcesz jechać do tego sklepu, w którym byliśmy? Nie, pojedziemy do tego sklepu, bo tam je wybierzesz i tam też się doradzisz panów, także możemy tam pojechać. Dzisiaj się nie wyrobimy, pojedziemy na pewno jeszcze przed wyjazdem twojej mamy, żebym miał prezent w formie fizycznej. A ja co dostanę? Mój prezent znowu nie zdąży przyjść. Widzisz, no, jaki ty jesteś? Ale ty mi powiedziałaś kilka dni temu, że chcesz coś ze Skimsa, a to idzie przecież ze Stanów. No ale no, gdybyś to zamówił w sobotę, to może by w piątek przyszło. A ciężko usiąść ze mną do laptopa i powiedzieć: Michael, chodź, zamawiamy? Przecież ja nie wiem, jaki ty masz rozmiar. Znowu ty będziesz miał na czas prezent, a ja nie. Nie zgadzam się. Teraz stawiasz w bardzo złym świetle, no, ale tak, twój prezent pewnie będzie po świętach. Jak byliśmy w Stanach, specjalnie chodziłam, szukałam gdziekolwiek z Skimsa, bo chciałam kupić kilka rzeczy i chyba nawet tutaj dziewczyny pisałyście mi, że jest możliwość zamawiania właśnie ze strony Skimsa i te przesyłki nie są jak się mówi? Oclone? Odsłone? Oclone. Oclone, że wiecie, że nie zatrzymuje ich urząd celny i nie nakłada cła, więc sprawdzę to. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Pamiętam, jak raz miałam zamówienie ze strojami kąpielowymi z Hoaka, jakoś tak. Stroje są przesuper i takie bielizny domowe i stroje kąpielowe są prześwietne, ale tutaj trzeba się liczyć z tym, że ona zawsze, ta paczka, trafia do urzędu celnego i niestety trzeba płacić. Także mam nadzieję, że tutaj mój prezent ze Skimsa będzie jednak w porządku, wszystko i przyjdzie. Ja nic nie będę płacił, żadnego cła. No to ja zapłacę wtedy, ale nie powinno być. Wydaje mi się, że nawet na TikToku nie powinno oglądałam, być, bo tam było, że tak. Tam było też chyba nawet napisane. Że tutaj jednak to jest wszystko już w porządku. Także jak zamówimy i jak to przyjdzie, to na pewno wam się pochwalę, co takiego zamówiłam. To jest takim zaspanym robackiem. Cicho? Jeszcze chyba nie wiesz, co się dzieje, co? Tylko ten ogonek merda, jak zawsze. Kolbiś, nie. Przewrócisz mnie. Ja się właśnie szykuję na paznokcie. Udało mi się złapać jeszcze termin przed świętami, więc bardzo się cieszę, bo oczywiście jak to ja zgubiłam już jednego. I jeszcze przyszła do mnie paczuszka. Pierwszy raz mam paczuszkę z tej firmy. Jest to firma Alessa. Tutaj macie też Instagrama. Ja już wiele razy ich widziałam na Instagramie. No i tutaj zapytali się, czy mogą wysłać mi paczkę. Dlatego otwórzmy ją razem i zobaczmy, co jest w środku, bo wygląda to, na zdjęciach wyglądało to naprawdę zachęcająco. I tutaj w środku jeszcze karteczka. Wiecie, jak jest miło, jak tutaj zawsze przychodzą takie karteczki, gdzie są w sumie dedykowane dla mnie. Aniu, przesyłam wygodny zestaw na wiosenne dni. Mam nadzieję, że się polubicie. Buziaki Ola. Dziękuję, Ola, ślicznie. Bardzo miło z twojej strony. I tylko zobaczcie, jaki ten kolorek jest cudowny. Jest to kolor antracytowy. Z tego, co kojarzę, tak on się nazywa. Ni to szary, ni to granatowy, właśnie taki inny. I mamy tutaj bluzę i mamy tu leginsy, dlatego zobaczmy, jak to leży. Ja uwielbiam takie sety wygodne. Jak możecie zobaczyć, cały czas praktycznie w czymś takim chodzę, dlatego na pewno się polubimy. Dobra, i wiem, że powinnam to wyprasować, ale nie wiem jak wy, ja naprawdę nienawidzę prasować ciuchów. Może to chociaż parownicą zaraz przelecę, ale chcę wam pokazać, jak to wygląda. Wydaje mi się, że jest mega, mega fajne i co jest fajnego w tej bluzie, to to, że ona jest taka luźna, oversize'owa, co lubię, przy tym nie jest długa, więc wiecie, bo często takie większe bluzy, jak się kupuje, nawet ja często kupuję tam M-ki czy coś, żeby były luźniejsze, ale wiąże się to z tym, że ta bluza jest naprawdę długa i trzeba sobie gdzieś ją tam fajnie podwijać, a tutaj tego nie trzeba robić, bo nie dosyć, że jest luźna, to ona jest krótka, więc naprawdę fajnie to wygląda, kolorek jest cudowny, leginsy są takie dość mięsiste, nie wiem jak to nazwać, że nie są też takie cienkie. To dobrze, bo nie... Na zdrowie! Bo nie prześwitują. Kolbie, przepraszam. Dlatego ja już w tym syciku dzisiaj zostaję. Jak ci się podobam? Ładnie. Tak? Ładny kolor, nie? Tak, taki bardzo inny ładny. Troszkę. Inny. Si. Sprawa jest. Jaka? Na mecz chcę jechać. Wczoraj był mecz. Polska i Polacy się dostali. Walencja? Nie. Tak, Polska Walencja, dokładnie tak. Tak, kochani, mamy kraj Walencja. Tak. Nie wiem, jaki to jest, no powiedz. Walia! Walia, to tak. Byłam blisko. Bardzo blisko. I moja droga, jest mecz Polaków 16 czerwca w Hamburgu razem z Holandią, grają swój pierwszy mecz w fazie grupowej i chcę jechać.
i o 11 jest zapis na bilety. Zapis? Czyli to są najpierw zapisy, zanim kupisz. A czy potem cię losują, no nie? I powiedzcie mi, jak ja mam się nie zgodzić. To mam ten. Maść mam. No jak mam się nie zgodzić? No teraz... przecież to nie mam wyboru nawet, bo jakby bym powiedziała, że nie, to i tak pojedzie. Wszyscy świadkiem, tak, dokładnie. No, co prawda nie pasuje mi termin, bo to będzie zaraz przed wyjazdem na twój kawalerski, więc ja już wolę takie, przed takimi wyjazdami jednak spędzać razem czas, no ale... Nie jest mój kawalerski. W sensie przed kawalerskim, no ale twoim kawalerskim, bo ja jadę na pański, chodzi mi, że wiesz, że tak, to jest twój wyjazd. No natomiast co mam zrobić? Jedź, baw się, ja zostanę w domu i później jak pojedziesz na kawalerski, też będę siedziała w domu. Biedactwo moje, biedactwo. Ale robimy deal. Ty mnie zawozisz dzisiaj i przywozisz mnie z paznokci. Masz prawo jazdy, masz auto i masz kluczyki Michael, domu. Ale tam naprawdę się nie ma gdzie zatrzymać. Ja mówiłem, ja nie będę twoim szoferem. Ale tam nie mam gdzie zaparkować auta. A jak mam wydawać na taksówki, no to jest bez sensu. Wolę zatankować samochód. No, masz rację, ale w którym to jest miejsce? Na wspólnej. Tam, gdzie zawsze cię zawożę? No i widzisz zawsze tam, że tam jest po prostu natłok samochodów i tam o każdej porze po prostu nie ma gdzie stanąć. To zapraszam. Dziękuję! Ach, to tak ładnie czeka za autkiem, aż mama matę rozłoży. Ja się nie ruszę, nie? Tak poważnie mówi, czekam, zobacz, czekam. A ja właśnie w tym momencie czekam na Anię i stwierdziłem, że nie jadę do domu, tylko czekam, żeby kupić bilety na euro. Jeszcze zostało mi 3 minuty i 40 sekund, żeby wbić się w kolejkę i móc te bilety dorwać. Nie wiem, na ile można kupić, w sensie na ile osób można kupić bilety. Prawdopodobnie 6, chociaż nie wiem, czy aż tak dużo można kupić, ale wiem, że na pewno jedziemy w 4 osoby, dlatego i ja, i jeszcze tutaj chłopaki czekamy, żeby tam się dostać i te bilety oczywiście zakupić. I szczerze wam powiem, że ja na meczu kadry nie byłem. Nie, dobra, byłem raz w kotle czarownic, nie wiem gdzie ten stadion jest, chyba w Chorzowie, tak mi się wydaje. I tam Polacy grali z Włochami i to była Liga Narodów. Jednak ten mecz nie był zbyt ciekawy i mam nadzieję, że to euro będzie bardziej emocjonujące, chociaż grupa jest ciężka, bo naprawdę mamy bardzo dobrych rywali, ale jak się jedzie, wiecie, fajną ekipą i po raz pierwszy na takie fajne wydarzenie, jakim jest euro, no to na pewno emocje będą gwarantowane. Jeszcze zostało mi, kochani, 15-13 sekund, żeby wejść i tutaj wbić się w kolejkę i kupić te bilety, dlatego trzymaj kciuki. Dobra, moi drodzy, jestem. Muszę wypełnić rejestrację i... A, dobra, to jest dopiero losowanie, czyli nie wiadomo, czy ja te bilety będę miał. Okej, akceptuję terms and conditions i co? I tworzę konto. Ale się emocjonuję, Boże. I kochani, mały update o biletach, zarejestrowałem się i bilety będą dostępne jutro od godziny 14 w formie losowania, także tutaj czekamy, czy się uda wylosować nam, no ale będziemy zarejestrowani w sumie w czwórkę, także mamy większe szanse, żeby właśnie kupić te 4 bilety i faktycznie na jeden mecz można kupić 4 bilety, idealnie. I w ramach tego, że Michael czekał na mnie przy paznokciach i ja powiedziałam mu, że będzie czekał tylko godzinę, ale robiła mi jakaś nowa pani i się przedłużyło do 2 godzin i czekał 2 godziny w jednym samochodzie. Ja nic nie mówię. Ostatni raz. To zabieram cię na pyszny obiadek do Gesslera. Dobrze. W ramach rekompensaty. Better times, goodbyes, now we living in the better times. Oh yeah, we on chill time. Nasza ulubiona cukiernia z eklerami. Mogliście ją widzieć już kilkukrotnie na naszych vlogach. Jest zamknięta totalnie. W ogóle sprawdziłem na Google Mapsach i jest tymczasowo zamknięta. Tu były tak dobre wypieki, tak dobre eklery, które się w ogóle zmieniały co jakiś czas. I był taki duży wybór i tego nie ma już. Zamknęli to. Come on, baby. Ale przecież tutaj zawsze był duży ruch. Mi się wydaje, że wiesz co, tutaj był ruch latem, jak ludzie spacerowali. Ale też byliśmy zimą tutaj, ludzie byli na dobrych kawach i na dobrych eklerach i też wystrój był bardzo ładny, taki wręcz instagramowy. Na razie jestem to samo zamknięte na Google i tutaj jakby masz cały czas asortyment wszystkich, wiesz,
krzesła, stoły, więc może tak. Otworzą jeszcze, to nie jest może takie definitywne zamknięcie. Lerki nie ma, to namówiłam Michaela na punczusia i przyjechaliśmy do Moda. Wzięłam nam donata z białą czekoladą i wygląda bardzo ładnie. Możesz otworzyć, zobaczyć. Nie mam zbytnio ochoty na białą czekoladę, ale... Ale była jeszcze czekolada rubinowa, ale zobacz, ładnie wygląda, prawda? I pokaż, pokaż, i z bróweczką. I bardzo ładnie pachnie. Mogę? Nie. Poczekaj, chcę zrobić zdjęcie. I kochani, my już jesteśmy w domu, przesłodziliśmy się okropnie tym pączkiem, aż mi było niedobrze po kilku gryzach, więc uważajcie na te z białą czekoladą, bo są naprawdę bardzo, bardzo słodkie. Ja go chyba już nie zjem przez kolejne 3 lata. Natomiast co, dziękujemy Wam ślicznie za tego vloga, mamy nadzieję, że Wam się podobało i już niebawem widzimy się w kolejnym... Pojutrze? Tak, pojutrze ruszamy na święta, tym razem święta spędzamy z moją mamą i z moją siostrą w takim małym gronie, ale na pewno będzie fajnie, sympatycznie i tam trochę pewnie Wam pokażemy, jak u nas przygotowania do świąt wyglądają, bo jak już pewnie wiecie, ja takich typowo świąt w rodzinie nie obchodzę, natomiast zawsze staramy się utrzymać tą tradycję i po prostu zjeść jakieś takie śniadanie wielkanocne, czyli te jajka, takie różne mama rzeczy przygotowuje, dlatego na pewno Wam pokażę, jak to wygląda u mnie. Pa, pa, widzimy się niebawem.